mam przyjemność poinformować Państwu, że Narodowy Bank Polski uruchomił dzisiaj, właśnie jakby w tej chwili, nowy projekt pod nazwą Akademia NBP. Od dawna się do tego przygotowywaliśmy. Obejmuje to cykl kursów z zakresu finansów i bankowości. Mamy ambicje, żeby to było na bardzo wysokim poziomie. Przygotowaliśmy ten kurs razem z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, z KSAP-em, Finanse i Polityka Pieniężna i to wszystko. Ten kurs pierwszy jest krótki, ale oczywiście będzie dyplom uroczysty i mam nadzieję, że się będzie cieszył prestiżem. Będziemy zapraszać tam prezesów zagranicznych banków centralnych, laureatów Nagrody Nobla. No już w tym pierwszym kursie będzie wykładała pani Beata Jaworczyk, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W Londynie Robert Holzman, prezes Banku National Australia Banku z Austrii, członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Sergii Nikołajczyk, wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy i David Marsh, przewodniczący Official Monetary and Financial Institutions z forum. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. No, będziemy te kursy wydłużać i docelowo to będzie roczny kurs. Być może jeszcze współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce, wybitnymi, no, który będzie naprawdę miał się czym pochwalić. I mam nadzieję, że ten dyplom będzie ceniony na rynku i będzie stwarzał dla absolwentów jakieś dobre perspektywy.